do meczu z wiceliderem tabeli Ruchem Chorzów piłkarze olsztyńskiego Stomilu w białych strojach. Zawodnicy nadal nie mogą się doczekać zaległych pieniędzy. Gracze zaprotestowali i nie wystąpili w koszulkach z logo byłego sponsora. Kłopoty finansowe, jak i ze składem, nie mają jednak dużego wpływu na postawę podopiecznych Bogusława Kaczmarka. Potwierdził to już początek spotkania, kiedy miejscowi z dużym zaangażowaniem zaatakowali bramkę Ruchu. W 10 minucie 4000 kibiców zerwało się z miejsc. Z ostrego kąta strzelał Andrzej Jankowski i wydawało się, że piłka podczas interwencji Jakuba Wierzchowskiego przeszła linię bramkową. Innego zdania był jednak sędzia liniowy. Z miejsca, gdzie mieliśmy kamerę, trudno sytuację ocenić jednoznacznie. W pierwszej połowie podobne okazje mieli jeszcze inni olsztynianie, Piotr Orliński i Piotr Matys. Ale również i chorzowianie bliscy byli zdobycia goli. Między innymi Krzysztof Bizacki i Marcin Folga. Ostatecznie Stomil zremisował z chorzowskim Ruchem. Stomil wcale nie jest drużyną do bicia i tutaj tak przyjechać sobie i wygrać, jak zresztą mecz pokazał, wcale nie jest to łatwe. Uważam, że mecz był bardzo zacięty, wyrównany, dużo sytuacji podbramkowych. Natomiast no i jedni napastnicy, znaczy moi napastnicy, ja mam szczególnie do nich pretensje, bo Mariusz Jutwa miał doskonałe sytuacje w pierwszej połowie. No i Stomil też sobie stworzył też w pierwszej połowie jedną, dwie sytuacje, które mógł wykorzystać. Tu widać postawę drużyny, że im zależy na tym, żeby to była pierwsza liga i gramy kolejny zupełnie przyzwoity mecz. Tak przecież było samo w meczach z Pogonią, z Lechem, z wyjazdowym meczu z Grosslinem, czy nawet z wyjazdowym przegranym meczem z Polonią Warszawa. Widać dobrą dyspozycję zawodników, niezłe przygotowanie motoryczne. No, brakuje nam ludzi do grania i to widać. No, dzisiaj było na ławce kilku.